Chciałabym powiedzieć dzisiaj takie poselstwo na temat tego, żeby być świadomym człowiekiem, świadomym tego, co się robi, gdzie się jest i do jakiej grupy ludzi się przynależy. Nie będą to rzeczy nowe, które ja powiem, natomiast będą to rzeczy, które, mam nadzieję, uwolnią was i pozwolą wam podjąć odpowiednie decyzje w swoim życiu. Dlatego, że ja z uwagi na to, że chodzę kilkanaście lat z Bogiem, naprawdę widziałem różne cuda Boże i różne cuda na kiju. I wiecie, i ja stawiam naprawdę. To jest na szczęście, że wszystko się wywodzi z prawdy. Pamiętam w pewnym kościele grupę ludzi, która wyszła do modlitwy, a pastor rzucił komunikat, że chce się modlić o kobiety, które nie mogą zajść w ciążę. W tym wyszło kilku mężczyzn. Dobra. Oczywiście można to było w duchu rozpoznać. Na pewno gro ludzi było takich, którzy w tym zobaczyli coś bardzo duchowego. W tym nie było nic duchowego. Tam był obłęd i głupota. Po prostu ludzie nie myślą. A ja bym chciała, żebyśmy byli wszyscy myślącymi ludźmi i żebyśmy myśleli i żebyśmy wiedzieli, czego częścią się staliśmy, przynależąc do tego kościoła. Może to się wydawać, że to jest jasne, a historia w ogóle pokazuje zupełnie inne rzeczy. Że tak naprawdę nie zawsze jesteśmy świadomi, czego częścią się stajemy. Jesteśmy teraz w cyklu nauczania o Duchu Świętym i mówił Artur, że Duch Święty ma swój początek i koniec. Bóg jest alfą i omegą. I tak samo musi być w naszym życiu. My musimy być składni, poukładani. Więc jeśli Bóg zleca nam jakieś zadanie, to zadanie ma swój początek i koniec. I tak jak ty dostałeś jakieś słowo od Boga, winien jesteś to słowo w swoim życiu pielęgnować. Ono będzie dla ciebie pochodnią, ono będzie dla ciebie światłem w trudnych sytuacjach. I tak samo i ten Kościół ma swoją wizję i ma swoje cele. I żeby móc w tej wspólnocie być, korzystać z niej, rozwijać się, to trzeba te cele poznać. I zanim ja zacznę o tych rzeczach mówić, to chciałabym, czy macie kartkę i długopis? Ponieważ chciałabym, żebyśmy zrobili dzisiaj bardzo praktyczną rzecz. Żebyśmy spisali sobie te wszystkie rzeczy, o których ja będę mówiła. Ja troszeczkę później powiem o tych celach. Ale chciałabym, żebyśmy te rzeczy spisali na kartkach. Czemu? Dlatego, że zdaję sobie z tego sprawę, że zapamiętuje się z poselstwa nie wiem ile procent. Ja będę mówiła krótko. Zazwyczaj jest tak, że nie pamięta się tego, co było tydzień temu. A moglibyśmy ciągnąć temat. Wiecie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy się o bohaterów, chcemy być bohaterami i tak dalej. Natomiast o bohaterach nie świadczą słowa, lecz czyny. A mamy też między innymi zabezpieczać różne rzeczy, więc jeśli chcesz być bohaterem, to przyjdź do mnie i ja ci zlecę pewne rzeczy, które są na przykład do zrobienia w kościele, a które na przykład będą zgodne z swoim sercem i będziesz chciał je robić. To jest praktyczne chrześcijaństwo, to jest praktyczne chodzenie z Bogiem. Dlatego cele, które wam pokażę i które sobie wypiszecie na kartce, dobrze by było, żeby się o to modlić i żeby w ogóle zobaczyć, Boże, czy to jest w ogóle moje? I oczywiście na dzień dobry wszyscy będziemy widzieli, że to jest niedojrzałe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest niedojrzałe, ponieważ to jest młode i to jest jakby świeże. Wzięliśmy się za ruch apostolski, jedną z trudniejszych rzeczy. I trzeba naprawdę być świadomym człowiekiem, że chce się być częścią takowego ruchu.
inaczej, to tak można powiedzieć, jak nieraz ktoś wstaje i do starcia nasza mówi, życie mu się przydarzyło. Po prostu wstał, włożył na siebie ubranie i tak sobie chodzi. Nie wie, po co wstał, dokąd idzie i co na tej ziemi tutaj w ogóle robi. I tego chce diabeł. Diabeł chce utrzymać ludzi w takim miejscu. W takim miejscu w ogóle w głowie. Rozumiecie? Żebyśmy co tydzień wychodzili po nowe rzeczy do modlitwy i nie byli świadomi w ogóle tego, co robimy. To tak nie działa. Cały czas mówimy o praktycznych rzeczach. Cały czas mówimy o praktycznych rzeczach. Kiedy ja zgodziłam się na drugie dziecko, świadomie na drugie dziecko, to ja w ogóle wiem, z czym to się wiąże. To się wiąże z tym, że ja przez 2 lata karmiłam Sarę piersią. Ja miałam nieprzespane noce razem z Arturem. Z wielu rzeczy musiałam zrezygnować. Kiedy siostry brały czynny udział w uwielbieniu, to ja jedną ręką tylko machałam, ponieważ drugą trzymałam Sarę na rękach. Wiecie? Mamy być świadomymi ludźmi. Fajnie się przyglądać dużym służbom i tak dalej, ale chcę wam powiedzieć, że każdy przywódca i każdy przywódca i każdy bohater wiary, on dostał jakieś słowo od Boga. Rozumiecie? Wszystko się opiera na solidnym słowie. Często ktoś dostał słowo prorocze, a często ktoś po prostu miał pragnienie w sercu i za tym pragnieniem poszedł. I nigdy więcej nic innego nie usłyszał. I tak ludzie zbudowali wielkie służby, różne ruchy i tak dalej. Czemu im się udało? Ponieważ oni pilnowali swoich założeń. Oni cały czas realizowali swoje założenia. I przytoczę jeszcze raz to, co powiedziałem dzisiaj na uwielbieniu, bo to chyba było w 2016 roku. Był u nas prorok Sergio Giusti i prorokował do mnie i do Artura, że to nie tylko chodzi o to, aby zdobyć ziemię, ale chodzi też o to, aby ziemię zabezpieczyć. I skoro my zdobyliśmy już jakiś kawałek własnej podłogi, a wy jesteście częścią tej wspólnoty, to musicie sobie dzisiaj odpowiedzieć na takowe pytanie. Czy ja chcę ten kawałek podłogi zabezpieczyć? Czy chcę pomóc w zabezpieczaniu tego kawałka podłogi? I powiem ci tak. Jeśli dzisiaj po tym, co powiem, zdecydujesz, że nie, to trudno. Po prostu. A jeśli tak, to pójdziemy dalej. A jeśli nie, to trudno. Natomiast trzeba wiedzieć, do jakiej armii się wstąpiło. Jeśli się wstąpiło do piechoty morskiej, tak, no to niestety nie będziemy się modlić o reparację helikopterów, bo my ich nie posiadamy. Bóg jest logiczny. I cały czas musimy wracać do tych logicznych rzeczy, wiecie, bo się po prostu pogubimy. Niektóre słowa prorockie mają szczególne znaczenie. Zawierają w sobie potencjał wpływu na chrześcijaństwo. I tak było u brata Kenneta Hagina. Przez 12 lat, z uwagi na to, że chciał w swoim sercu być pastorem, Bóg mu nie przeszkodził. Tak? Ale po 12 latach dostał słowo od Boga. Chcę wam powiedzieć o solidnym słowie. O tym, że mamy się trzymać solidnego słowa. Mamy się trzymać wizji. Mamy się trzymać celów. Dostał słowo od Boga, że ma nauczać lud wiary. I do końca swojego życia nauczał lud wiary. Stał się potężnym kanałem błogosławieństwa dla nas. Podejrzewam, że masa ludzi przychodziła do niego i mówiła: Kenneth, mamy dla ciebie plan. Zbuduj karuzelę. Przyłącz się do tego ruchu. Bądź tutaj. Mamy dla ciebie słowo, bo to tak działa. Wiele rzeczy jest nieopisanych, ale jak jesteście w kościele, to wiecie, jak to działa. Masz jakieś słowo od Boga, tak? I w przeciągu, powiedzmy, twojego 5-letniego życia z Bogiem przyszło do ciebie 170 osób i powiedziało ci wizję na temat twojego życia, proroctwa i tak dalej. Jednocześnie ty musisz się uczepić tego właściwego, tego, który jest spójny z tobą. Z tobą, z tobą, bo inaczej się poślizgniesz. Więc Kenneth Hagin musiał odpierać pomysły i głupoty ludzi na swój temat.
Inne słowa prorockie odnoszą się wprost do naszego życia. Jeśli je potraktujemy poważnie, mogą nas prowadzić przez resztę dni. I jeśli takowe słowo Ty masz, to chcę Ci tylko powiedzieć, że proroctwo, które masz do swojego życia, tak? Musisz też potem zobaczyć, czy to w ogóle pasuje z celami tego Kościoła. Bo być może w ogóle Ty nie do tego miejsca i Ty się tutaj nie rozwiniesz. Wiesz, i jeszcze raz mówię, nie jesteśmy Kościołem, który jest długo, jesteśmy młodym Kościołem. Jesteśmy młodym Kościołem. I teraz posłuchajcie. Tak jak Ty, powiedzmy, masz słowo odnośnie swojego życia, odnośnie kierunku Twojego życia, tego, co masz robić i tak dalej. Wiesz na przykład, że jesteś ewangelistą, czy jesteś nauczycielem Bożego Słowa. Musisz wiedzieć, czy Ty chcesz w ogóle z ramienia tej wspólnoty funkcjonować. I tak jak osobiście każdy z nas wie, co ma robić, tak samo i my wiemy, jakie ta wspólnota ma cele. I teraz coś Ci powiem. Tak naprawdę to ja tak byłam uczona. Ja dzisiaj o tych celach powiem, ale ja byłam inaczej uczona. To ja musiałam się zapoznać z celami wspólnoty. To moim obowiązkiem było przyjść do, powiedzmy, lidera wspólnoty, bo ja byłam uczona świadomego chrześcijaństwa. Więc to moim obowiązkiem było przyjść do danej wspólnoty i na przykład zapytać: pastorze, ja bym chciała z Tobą porozmawiać. Powiedz mi, jakie są cele Twojej wspólnoty. A ja w ogóle zobaczę, czy ja w tym, jak gdyby całym, całokształcie, który Wy tutaj macie, czy ja w ogóle chcę funkcjonować. Ponieważ wiecie, skąd się biorą rozczarowania? Rozczarowania nie biorą się w ogóle z jakiegoś nie wiadomo jakiego dużego całokształtu. One się biorą z drobnych rzeczy. Z drobnych rzeczy. Początek jest taki, że powiedzmy ktoś przyłączył się, tak? Był w jakiejś religijnej wspólnocie i przyłączył się na przykład do nas. Czemu? Bo my jesteśmy fajni. Ostatnio poglądałam sobie kilka rzeczy z Kasprzaka. W ogóle mówię, Boże, co my tam wyczynialiśmy? Sam w ogóle aspekt w ogóle tego osiołka, rozumiecie, w ogóle zaszumieliśmy tym w ogóle na całą Polskę. Czemu? Wiecie dlaczego? Bo ludzie tak naprawdę chcą takich rzeczy, tylko się wstydzą. Wstydzą się w ogóle, chcieliby, ale wstydzą się. Ja pamiętam, jak też wtedy w ogóle nie każdy na tym osiołku się przejechał, bo nie każdy miał odwagę to zrobić. Ale, i to jest coś kontrowersyjnego, ale tylko z powodu takiej części tego, co robimy, tak? Powiedzmy, to był jakiś gest proroczy. Tylko i wyłącznie z uwagi na takową rzecz nie można stać się częścią wspólnoty. Trzeba poznać jej cele, trzeba poznać jej charakter, bo inaczej będziemy rozczarowani. Bo teraz zobaczcie, powiedzmy, pewne rzeczy, nie mamy już takich akcji. Bo takowe akcje się skończyły, teraz mamy na przykład inny czas. I trzeba wiedzieć, czy ja dalej chcę być częścią. Więc musisz wiedzieć, czego częścią się stałeś. Błagam Was w ogóle, macie te kartki? Bo za chwilę będę o tych rzeczach mówiła. Trzeba to sobie wypisać. Tak jak fundamentów wiary się słucha i bierze się konkretne słowo i tym słowem się modli. Znam taki kościół, który na modlitwie wstawienniczej dostał słowo do kościoła. Był tam prorok i przyniósł słowo do kościoła. I oni tym słowem modlili się rok. Tam nie było 1800 komunikatów. W prawo, w lewo, w bok. Tu można tak czaczy zatańczyć, rozumiecie? I kociokwiku we łbie dostać. Bóg dał im słowo. Macie podważyć warownię. I tam nie było innej modlitwy przez rok. I na tej modlitwie wstawienniczej wiecie, jak było. No nie było ciekawie. Na pewno masa ludzi zadawała sobie pytanie, a czemu ciągle się o tą warownię modlicie? A czemu? To jest 12 miesięcy. To jest tyle świąt. Rozumiecie? Rozumiecie? To jest tyle czasu i cały czas, i cały czas, i cały czas. Dlaczego? Dla efektu. Dla efektu. A diabeł chce, żeby ludzie w głowie mieli kapustę kiszoną. Nie wiedzieli,
czego częścią się staje. A więc odkryj, co Bóg mówi do twojej wspólnoty. Ja dzisiaj odkryję te rzeczy, które Bóg powiedział do tej wspólnoty. I tylko jeszcze raz mówię, wiecie, bo to fajnie jest na coś spojrzeć, jak się realnie w tej wspólnocie czegoś nie robi i można powiedzieć, ale to nie działa. 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 Coś wam powiem. Jak czytacie Biblię, to wiecie, jak jest. W Kościele zawsze były kluby i klubiki. Zawsze. Tak było, jest i co? I będzie. Ale jeśli ja w swoim sercu wiem, że ten charakter, ten czpień jest wbudowany we mnie, wiele innych pobocznych, drugorzędnych rzeczy może mi nie odpowiadać, ale ja wiem, to jest ruch apostolski. Ja się z nimi utożsamiam. Na wiele innych rzeczy przykrywam oko. Zakrywam oko. Ale ja wiem, że tą kulą, tą kulą, tą kulą coś osiągnę, coś zrobię. Ja tylko w tej kuli jestem w stanie się toczyć. W niczym innym nie. Ale żeby móc tak powiedzieć, to muszę być świadomy i muszę być pewien. Wszystko inne to pomyłka, grzech. Będzie ci niedobrze. Będzie ci niedobrze. Musisz wiedzieć, musisz być świadomy. To musi być wryte w twoje serducho. Wiecie. Czasami jest tak, że popatrzcie, od kiedy Artur 19 lat chodzi z Bogiem, ja ciutkę mniej. I mamy to, co mamy. To jest tyle lat. To tak fajnie jest w ogóle spojrzeć z perspektywy, wiecie, jak gdyby tak, no ale dlaczego dopiero tyle? No dopiero tyle. Dopiero tyle. Może ktoś ma inaczej. Dopiero tyle. Na tyle mamy wiary. I na tyle, jak gdyby osób dołącza się do tego, co chcemy robić. Chciałabym, żeby nikt z was nie był rozczarowany w tej wspólnocie. Liderstwem, nami, rozumiecie? Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Taką, którą też powiedziałam na Kasprzaka. Czemu jest grzech w Kościele? Powiem ci. Bo jestem tu ja i ty. Dlaczego jest grzech w Kościele? Bo jestem tu ja i ty. Niedoskonali ludzie. Różne rzeczy możemy o sobie mówić. Że pochwyciliśmy, ja tu już jestem taki. Pamiętam kiedyś, jak na grupie domowej mój lider, który był bardzo nieprzyjemny, mówił, żeby świnie nie karmić, bo jak się karmi świnie, to świnia rośnie. Niekoniecznie rozumiałem, o co chodzi. Powiedział, że jeśli mówisz, że on jest zdemonizowany, to idź go uwolnij. Teraz masz władzę i moc od samego Boga. Idź i go uwolnij. Idź i go uwolnij. W 2 Piotra 1,19 mamy takie słowo, to jest takie bardzo, bardzo, bardzo fajne słowo a propos słowa proroczego, które się dostaje do swojego życia osobistego lub a propos, powiedzmy, wizji Kościoła. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go, niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Posłuchajcie. Cokolwiek wydarza się w moim życiu, to ja powracam do słów proroczych w stosunku do mojej osoby. One są dla mnie pochodnią. One mi przyświecają. Mam je spisane i mam link i odsłuchuję sobie. I wow, do tego mnie powołałeś. Do tego mnie powołałeś. Teraz byliśmy w Zakopanem w takim, jak się nazywa, Sara jest? Nie wiem, ja nie znam języka angielskiego, więc mogę z was chodzić nazwę tego. Ona mówi. Escape room. To jest taki pokój zabawowy. My poszliśmy z Arturem i Sarą do takiego pokoiku. To był z takiego filmu. Ucieczka z Shawshank, tak? Ucieczka z Shawshank. Na dzień dobry pani nam kazała zamknąć oczy
Założyło nam kajdanki na ręce, Sara była pierwsza, ja byłam za Sarą, Artur był za mną. Pani się pyta, nie boicie się ciemnych pomieszczeń, takich bez światła, dusznych? Nie, Sara jest pierwsza. Więc pani mówi, to teraz zamykamy oczy, noga do góry, mały stopień i tak dalej. Sara mówi, no to już starczy, wchodzisz do tego pomieszczenia, obróć się i postać pupę teraz. I mówi, to jest małe pomieszczenie. Sara natychmiast mówi, to może ktoś inny. Sara się wycofała, weszłam ja. Sara i Artur zostali zamknięci w takiej innej celi. I posłuchajcie, przez 40 minut siedziałam w celi. Było strasznie duszno, nie wiedząc, gdzie jest Sara i Artur. Słyszałam ich tylko. Tam Sara mówiła, tata, kibel wyrywa, w ogóle czegoś tam szuka. A ja 40 minut siedziałam w tej, kurczę, ciasnej, słuchajcie, celi. I wiecie, miałam swój, jak gdyby, wizerunek tego, w ogóle, jak ja stamtąd wyjdę. Mówię, na pewno muszą znaleźć klamkę, żeby mnie wypuścić. Aczkolwiek jak siedziałam na takiej ławeczce, to była taka kratka w drzwiach, taka jak, wiecie, kratka w drzwiach na przykład to domowy, prawda? Taki wywiecznik. Mówię, może przez to, ale mówię, w życiu przez to nie przejdę. Co się okazuje, Sara mówi, znalazłam klucz, francuski, jakiś klucz narzędziowy, mówi, mam klucz. Podali mi ten kluczyk. Ja mówię, a do czego jest ten klucz? No ty musisz stąd wyjść, ty musisz wyjść pierwsza i dopiero wypuścisz nas. I wiecie, się okazało, że ja muszę odkręcić tą kratkę i muszę wypełznąć. No ale mówię, ćwiczę na siłowni, więc kondychę mam, wiem kim jestem, w ogóle wiecie, kładę się i Artur, śmieliśmy się strasznie po pachy. Przypominam sobie, kim jestem. Trudne okoliczności, trudne zdarzenia, trudne sytuacje, one nie są jak gdyby tak naprawdę trudne, jeśli my wiemy w ogóle, do czego nas powołał Bóg i że miejsce, w którym jesteśmy, to jest odpowiednie miejsce, to my te rzeczy będziemy wciągali tak. Rozumieć, o tam psy, to diabeł, bo on się z nim obsespał. To jedź mu tam, powiedz, żeby nie spał, bo mu klapa na dupę dasz. Wiecie, to czuć. Jak ktoś z kim sypia, to czuć. Trzeba się wstydzić. Takie rzeczy będziemy wciągać nosem, jeśli zrozumiemy w ogóle, jakim ruchem jesteśmy. I teraz już będę wam czytała te cele, żebyśmy przeszli tak naprawdę do tych praktycznych rzeczy i żebyś też... Wiecie, to nie jest tak, że ty musisz teraz, wiesz, bo to jest jakieś głosowanie i tak naprawdę w ogóle ja teraz potrzebuję waszych kartek i tak dalej. Nie. Jest taki pastor, który, on już dzisiaj nie jest w dobrym miejscu, miał bardzo duży kościół i przyniósł do kościoła taką informację, taką wizję i powiedział, że zbuduje taki i taki budynek za taką i taką ilość pieniędzy. I natychmiast tam w ogóle w kościele powstały takie, wiecie, informacje w życiu i tak dalej, i tak dalej. I coś wam powiem. Z uwagi na to, że on się tego słowa uczepił, to pomimo to, że reszta zborowników nie była w tym, co on powiedział, on i tak osiągnął cel. Dlaczego? Bo on się uczepił tego słowa. Bo to nie było emocjonalne, dlatego i twoje bycie w tej wspólnocie nie może być emocjonalne. Wiecie, to, bo też jak rozmawiamy tak ze sobą, to nie możesz tutaj być na przykład tylko i jakby z uwagi na to, że tu jest, powiedzmy, fajne uwielbienie. Jest fajne uwielbienie, oni śluby robią, pieniądze zbierają, stół ci potem postawią i ci tam gryla zrobią, tu ci podpalą, tu coś ci tam zrobią. Przepraszam, ja to muszę powiedzieć. Nie, no nie. Musisz wiedzieć, czego częścią się stałeś. Pierwszy cel nasz to jest zamknianie nieba. I co się z tym wiąże? Wpływ. Główne przestrzenie, przez co chcemy wpływać. Mówcie, czy nadążacie pisać. Dzisiaj mamy szkołę. Ja w ogóle się cieszę, jak Michał się śmieje z przodu, to ja mam wolność do głoszenia. Media, siew poprzez duże ewangelizacje i ewangelizacje indywidualne. I teraz popatrz, bo też wiele takich się zrobiło rzeczy. No ty nie chodzisz na ewangelizację, odwal się. Nie chodzę na ewangelizacje duże, a chcesz, żebym ci powiedział, ile przyprowadziłam osób do Jezusa?
ile osób już mam w ogóle w tym miejscu takim, że podprowadzam już ich, ale ewangelizuję, ale zgadzam się z tym czpieniem w ogóle prawdy. Pierwsze co? Zaludniamy niebo. Pierwsze i to jest ten wpływ. I teraz ty się musisz z tym zgadzać, że mi na przykład to coś odpowiada. No bo wiecie, z czym to się wiąże? No bo to się jednak wiąże z moim zaangażowaniem. To się wiąże z moim zaangażowaniem. A bo oni tam mówią, że tam co czaić i tam coś. No bo tak mam, no bo mamy taki cel. No bo mamy taki cel i teraz zobaczcie, jeśli się tego w sercu nie ma, to tak będzie, bo oni powiedzieli, że tam trzeba iść, tam trzeba coś tam zrobić. To musi być twoje, ale forma, w jaką ty będziesz zaangażowany, to już jest jakby twoja decyzja. Czy będziesz się angażował w duże ewangelizacje? Czy będziesz chciał się stać odpowiedzialny za sam na przykład? Ja w ogóle uważam, że to nie jest też tak, że jest powiedzmy lider ewangelizacji jeden, tak? I teraz wszyscy na przykład coś będą robić z nim. A ja może nie chcę z Rafałem. I co? Co będę robić? Sama odpalę ewangelizację. Kto idzie ze mną? Baśka. Super. Sława Zaniela Gerta. Chodzi o to, że musisz wiedzieć, że chcesz. I tu jest przestrzeń do tego, żebyś był samodzielną osobą, która się podejmie ewangelizacji. Wiecie, inaczej i w ten też sposób omija się wiele głupot. Jestem z takim liderem na ewangelizacji, on mi nie pasuje i teraz, Boże, cały tydzień myślę, jak on mnie wpieni, czy mnie nie wpieni. Znowu zrobi to, a ja bym chciał to zrobić inaczej. To weź w ogóle, zrób to sam. Sam. Tak się właśnie tworzy liderstwo. Pójdę i biorę odpowiedzialność. Dwa. Tworzenie narodu. I wiecie, to tak jak ostatnio Michał powiedział, żeby coś nie brzmiało też bajkowo, nie? Bo to dlatego mówię, to bajka nie może być. Dlatego rozkładamy to też na części pierwsze, żeby to było dla nas mega logiczne i w ogóle czytelne. Bo co to też w ogóle znaczy? Kiedyś mieliśmy tą modlitwę i modliliśmy się tutaj, wiecie, w ogóle ściągamy deszcz, w ogóle utworzymy naród. I to wiecie, w momencie silnego namaszczenia, tak? Grania muzyki, odpowiedniej w ogóle częstotliwości uderzenia w ogóle też w perkusję, emocje są tak podniesione, wiecie, że tak naprawdę Jezu, ja Ci oddam wszystko! Ja ze żywy podetnę! I to jest bajka. Bo ja już słyszałam wiele informacji, które były wypowiedziane w takim emocjonalnym stanie. To tak samo jak w czasie, wiecie, podczas orgazmu, wiesz, kuchnię ci pomaluję. To nie tak. Żeby to wszystko bajkowo nie brzmiało, to potrzeba, żebyśmy porozkładali te rzeczy na części pierwsze. Więc dwa, tworzenie narodu. Co się z tym wiąże? Kultura i uczniostwo. Główne przestrzenie, wartości, zasady i prostowanie dusz. I teraz... No muszę jakiś przykład podać. Co? Coś wam powiem. Pewną rzecz proroczą musimy obejrzeć. W czym mamy sukces? No? Raz, dwa, trzy. W ślubach! Ewidentnie mamy sukces w ślubach. Ale teraz musimy wiedzieć, jaki jest stan małżeństw. No tak. Modlitwa bez działania nie działa. Kiedy się o coś modlisz, ale potem nie idziesz, tej danej rzeczy nie robisz, to nie działa, to jest religia. Jaki jest stan małżeństw? My, to nie jest jak gdyby nowa kultura, że my teraz ślub dajemy. Bo tu już ktoś mnie zapytał, to może ogłoszenie dajmy w gazecie. Oczepił, tego nie robimy. Rozumiecie? Nie. Małżeństwo.
dwoje na nowo narodzonych ludzi, miłujących prawdę. Rozumiesz? Takich, że jak jedno zboczy, to drugie mu przystawi dzidę do tętnicy i powie, bo ci spuszczę krew. W najlepszym przypadku zrobię ci lewatywę z kawy. Chciałabym, żebyście te wszystkie rzeczy obmadlali, żeby one nie stały się bajką i żeby to moje poselstwo nie zleciało jak wiele innych do kosza i nie zostało wymieszanych z wszystkim innym. To ważne, co mówię. Od tego zależy dalsze twoje życie, kondycja twojej duszy, kondycja twojego serca. Trzecie, budowa struktury. Co się z tym wiąże? Że będziemy zakładać kościoły i służby. Kościoły i służby. Z kogo? No z nas. No z kogo? Zbyszek, to byś do plecy poleciał. Co masz? Polska. Polska. Z nas. Z nas. No z kogo? No z nas. Przecież nie ma tak, że przyjdzie ktoś. To są te, wiecie, to tak jak Paweł się nawrócił. To taka perła się w taki sposób nawróciła, tak? To jednostki się tak nawracają. Ale zazwyczaj to w ogóle ktoś przychodzi do kościoła i w ogóle zaczyna mówić w ogóle o jakichś swoich pragnieniach. I często, wiecie, w ogóle Ham z niego idzie, no ale ma takie pragnienia, których nikt inny nie ma. I więc takiego człowieka trzeba co zrobić? Wykształcić. Trzeba go wykształcić. Trzeba go modlitewnie w ogóle obłożyć, tak? Takowa osoba też musi się poddać duchowemu w ogóle liderstwu, nie wyciągać grabi, tylko w ogóle, bo jeśli chodzi o ich, bo poddaj się też, no bo nam chodzi w ogóle o jakość tego wszystkiego, tak? Bo skoro chcesz się rzucić na dane miasto i chcesz tam założyć kościół, no to wiesz, będziesz tam sam, nas już tam nie będzie. Więc budowa struktury, kościoły i służby, główne przestrzenie, rozwój lokalny i relacje rodzinne. I coś wam powiem, każdy z nas ma jakiś tam po prostu wizerunek tej rodziny. Jedni chcą głębiej, drudzy głębiej nie chcą. I coś wam powiem. Ale jeśli całokształt struktury odpowiada tobie, tak, to w ogóle przejdź szerokim łukiem. Bądź blisko z tymi, którzy chcą być blisko. A z tymi, którzy chcą być na 2 metry, tak? No to po prostu powiedz, słuchaj, no nie pomacasz mnie. Po prostu. Na 2 metry nie. Diabeł nie takie wspólnoty rozwalił przez drugorzędne rzeczy. Naprawdę. 4. Zmiana doktryny. I to jest ważne, bo wiecie, bo zazwyczaj jest tak, że w tym uniesieniu to wiecie, to wszystko rozumiemy. Zmiana doktryny i tak dalej, nie? No my to rozumiemy i mówimy tak, amen, rozumiemy, podpisujemy się w ogóle pod wszystkim i tak dalej. No nie do końca tak to potem wygląda. Zmiana doktryny, co się z tym wiąże? Praktykowanie i wdrażanie. Czyli praktykowanie czego? Tego, co już wiemy. I jak to się na przykład tyczy też, bo każdy z nas jest w innym miejscu swojej wiary. To nie jest tak, że my, jak gdyby, wiecie, nawet głoszenie, które jest pionujące i tak dalej, to ty i tak musisz go ugryźć swoją wiarą. Wszystko stosownie do wiary. Wszystko stosownie do wiary. Tu cię nikt nie pędzi w rzeczy, których ty nie chcesz. Dlatego tak bardzo ważne, żebyś ty w ogóle przede wszystkim był świadomy. Świadomy. A ta wspólnota, wiecie, że my głosimy nie tylko do tej wspólnoty, z uwagi na to, że jesteśmy publiczni i że mamy też masę odzewów od ludzi, którzy nas słuchają online i podnosimy też ich życie, więc my głosimy też do innych ludzi. Więc praktykowanie i wdrażanie. Czego? Tego, co jest w ogóle, tego, co ja już rozumiem. Co jest w ogóle takie dla mnie, ja wiem, że ja już to rozumiem i ja to na przykład wdrażam. Wdrażam do mojego życia, tak? Już wiem, że chcę być częścią na przykład tego pierwszego, zaludniania nieba, tak? Na razie jeszcze nie potrafię,
inaczej, ale i chodzę na ewangelizację i się na przykład przypatruję. Uczę się. I nie podciągajmy wszystkiego pod jedno. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś przeczytałam taką fajną rzecz na internecie, że jak wszyscy mówią i myślą tak samo, to znaczy, że nikt nie myśli w sposób szczególny. I my mamy być jednej myśli i jednego serca. Ja nie o tej przestrzeni mówię. Ty masz swoją, jak gdyby ty masz swoją osobowość. Ja będę głosić w taki sposób, a ty będziesz głosić w sposób zupełnie inny. I twoje w ogóle, wiesz, jak gdyby ja tą prawdę wykrzyczę, a ty tą prawdę powiesz z maślanymi oczami, słuchaj, złodzieju, jak nie przestaniesz kraść, to pójdziesz do piekła. A ja to powiem inaczej, rozumiesz? Bo ja mam inną konstrukcję, ale powiemy tę samą prawdę. Jeden ją powie łagodniej, a drugi ją powie zupełnie inaczej. I nie trzeba, to wiecie, i to są te drugorzędne rzeczy, bo on łagodnie, bo on jest łagodny. No bo on jest łagodny. Ty mówisz cały czas, a ja nie. I główne przestrzenie tej zmiany doktryny. Prawidłowy obraz Boga, burzenie kłamstw, Biblia, publikacje i zestawy nauczeń. Główne przestrzenie, tak, główne przestrzenie, prawidłowy obraz Boga, burzenie kłamstw, Biblia, publikacje, zestawy nauczeń. Wiecie, to naprawdę my z różnymi naleciałościami przychodzimy do wspólnot. I to nie ma tak, że jest jak gdyby na uwielbieniu wyswobodzone jakieś namaszczenie i wszelkie zaburzenia odchodzą i tak dalej. Nie. Potem ty musisz sam sukcesywnie wracać do prawd Bożych i w ogóle być blisko Boga. Ja pamiętam w ogóle, jak ja się bałam Artura wyjścia z więzienia, bo mówię, w ogóle facet lubi seks. A ja w ogóle wiem, że nie ma stosunku przerywanego. W ogóle nie wolno nasienia w ogóle wylewać. Tak mnie nauczyli w ogóle w kościele zielonoświątkowym. No przecież ja w ogóle, ja siedziałam z mamą, ja miałam masakrę w głowie. Ja już siebie widziałam. A ja chciałam być posłuszna moim przewodniku w Panu. Bo mój przewodnik w Panu mi tak powiedział, że mamy, że w ogóle nie ma stosunku przerywanego. Ja wiem, Jezu, ja bym miała dzieci dużo. I od razu misję, ja od razu widziałam, jak będziemy funkcjonowali. A że miałam takie doświadczenie, a tu kiedyś na takiej wsi prowadził taką dyskotekę i mieliśmy samochody i pijani po tej dyskotece wracaliśmy. Słuchajcie, i on szedł z takim kijem wielkim, jak Mojżesz. I od razu mi się to przypomniało i ja w ogóle mówię, będę miała, tak będzie moje życie w ogóle wyglądało. W ogóle tak, taką misję będziemy mieli, my i nasze dzieci. Ja mam to wokół, grupa. Jeszcze różne tam rzeczy słyszałam na temat postu, że tam trzeba się popiorem postępować i tak dalej. Ja miałam taki obraz w ogóle w głowie, wiecie. Natomiast w ogóle potem, jak człowiek zaczął poznawać w ogóle Boga, to się perspektywa w ogóle poszerzyła, wiecie. I ostatnie to jest piąty punkt i to jest perspektywa prorocza i rozwój tej perspektywy. Główne przestrzenie. Straż, wyznaczanie kierunku i określanie czasów i pól. I ja mogę powiedzieć o sobie, bo ja jestem prorokiem, więc ja stoję na straży prawdy. Więc jeśli te rzeczy, które dzisiaj do ciebie powiedziałem, nie są spójne z tym, co ty chcesz robić, tylko mówię, bo nie patrzymy na wszystko w sposób taki, wiecie, perfekcyjny. Pewne rzeczy mogą nie działać, dlatego że jesteśmy ruchem młodym, jesteśmy ruchem świeżym. Ale pytanie, czy ty w tych rzeczach, które na przykład są, czy ty chcesz zabezpieczać, czy chociażby widzisz się w jednej tej rzeczy, którą możesz zabezpieczyć? Wracając do tego proroctwa, które też było do nas, że zdobywać ziemię to nie wszystko. To nie wszystko. Rzucić się gdzieś, tam coś zrobić i tak dalej. Potrzebujemy nowe miejsca,
Potrzebujemy też te wszystkie rzeczy, o których ja przeczytałam, potrzebujemy je zabezpieczyć. I kto te rzeczy będzie zabezpieczał? Między innymi ludzie ze wspólnoty. Wasze zaangażowanie się w te rzeczy. I musisz wiedzieć, czy te cele, czy to w ogóle jest twoja bajka. Wiecie, różne są armie. Jest piechota morska. I trzeba wiedzieć, do jakiej armii Bóg mnie powołuje. Ja osobiście jestem w tej armii. Choć widzę jej stan. Ale całokształt odpowiada mi. W tym się widzę. Ponieważ mam już doświadczenie bycia w innych miejscach. I nie chcę. I wiem, że pewne kwestie mogą nie działać, bo są tutaj ludzie, ja i ty. Ale całokształt mi bardzo odpowiada, ponieważ ja chcę wpływać. Kiedyś też Bóg dał nam takie słowo, że wszystko będziemy mieli swoje. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy, żeby mieć wszystko swoje. Bo wszystko musisz zbudować sam. Nie chcę, jestem ostatnia, która zagra na waszych emocjach. Nie zagra. Jeśli to nie jest twoje, to nie możesz być częścią tej wspólnoty. Bo będziesz się męczył. Tylko nie podejmuj też emocjonalnych decyzji. Emocjonalnych to znaczy takich, że jedna rzecz mi odpowiada, reszta nie. Zaangażuj się w tą jedną. Broń, pilnuj, strzeż, połóż życie, zaangażuj się finansowo, emocjonalnie. Módlcie się tymi rzeczami. Takich decyzji nie podejmuje się, no chyba, że już w ogóle wiesz, że to jest, już dziś czytasz to i widzisz, że absolutnie to nie jest gdzieś tam twoja bajka, no to ja jak gdyby też rozumiem. Ale jeśli nie, to módl się tymi rzeczami i zobacz w ogóle. Bo wiecie, jak ja się nawróciłem, ja w ogóle nie zapomnę tego obrazu. Byliśmy z Arturem na takim uwielbieniu, ja nic nie wiedziałam, w ogóle naprawdę nic. Natomiast podczas tego uwielbienia ja przeżyłam coś nadnaturalnego. W ogóle mówię, ja jestem częścią armii. Jestem częścią armii. Ja to wiem. Ja to wiem, jestem częścią armii. Mi to bardzo odpowiada. Chcę was z tym zostawić.